Obchody 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Arkadego Fidlera w Polkowicach były okazją do zorganizowania rodzinnego festynu na boisku przy ulicy Kominka. Zajrzeliśmy tam z kamerą. Wyjątkowy dla nas dzień. Jesteśmy zaszczyceni obecnością rodziców i dzieci, tak liczną. Przygotowaliśmy się, mamy nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Rzeczywiście atrakcji nie brakowało. Były m.in. rozgrywki sportowe i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie posadzili motyli krzew, a podczas loterii losy rozchodziły się jak świeże bułeczki. Zbieramy na taką pamiątkową tablicę. Bo jest 50-lecie szkoły. Każdy los jest wygrany. Tutaj mamy numerki specjalne, książki są, kredki, pluszaki, wszystko. Bardzo fajnie się bawimy na pikniku i jest dużo fajnych atrakcji. Jest bardzo fajnie, jest dużo różnych rzeczy, atrakcji. Żal mi będzie opuszczać tą szkołę, bo dużo fajnych osób tutaj poznałam. Jubileuszowy festyn był też okazją do wspomnień. Jako sześciolatek, jako pierwszy rocznik poszłam tutaj do szkoły. I tak już zostałam do klasy 8, więc 9 lat. Później było liceum, studia i wróciłam tu z powrotem do pracy. Ze szkolną społecznością Trójki integrował się burmistrz Polkowic. Najważniejsze, żeby dzieci były uśmiechnięte, rodzice byli zadowoleni. Widać, jak dużo wysiłku jest potrzebne, żeby taką fajną imprezę, taki festyn zorganizować. Za to oczywiście serdecznie wszystkim dziękujemy. Przed chwilą zjadłem przepyszną kiełbaskę. Jeszcze za chwilę się dobiorę do ciasta. Oficjalne obchody 50-lecia istnienia Trójki zaplanowane są na 14 października.